Nagrywałem niedawno test Hyundai Ioniqa 6 i o ile sam samochód okazał się naprawdę fantastyczny, to praktycznie nie dało się nim normalnie jeździć. Czemu? Ponieważ on cały czas na mnie krzyczał, a w zasadzie piszczał, a jeszcze bardziej w zasadzie robiły to systemy bezpieczeństwa. Po tym filmie dostałem od Was sporo pytań, gdzieś tam w komentarzach czy w wiadomościach prywatnych, czy to prawda, że tak samo jest w Mazdzie 3. I siedzę właśnie w trójce, model 24 i nie mam dla Was dobrych wiadomości. Zapraszam na ten niefajny odcinek. Dobra, ruszyłem, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda w praktyce, no i już w zasadzie słychać. A jadę 32 na godzinę. Przy czym niestety muszę rozszerzyć to, od czego zacząłem, bo to niestety nie jest tak, że nie mam dobrych wiadomości dla osób, które chcą kupić Mazdę 3. Ja w zasadzie nie mam dobrych wiadomości dla nikogo, bo to wszystko, o czym za chwilę powiem, będzie obowiązywało we wszystkich nowych samochodach. Także do konkretów. Może najpierw powiem Wam, o co chodzi w ogóle z tym piszczeniem, bo nie każdy oglądał Ioniqa, to jest elektryk, więc w sumie pewnie prawie nikt go nie oglądał. Ale wygląda to mniej więcej tak, że jedziecie sobie samochodem i co chwila słyszycie sygnał dźwiękowy. Albo przekraczacie prędkość, albo jedziecie za bardzo do lewej, albo za bardzo do prawej, albo za blisko, albo za daleko, już się oczywiście śmieję. Cały czas coś krzyczy, cały czas coś piszczy, cały czas włącza się albo pokazuje jakiś sygnał bezpieczeństwa albo jakiś znak bezpieczeństwa ostrzegającym przed czymś, co robicie teoretycznie źle. Problemy są natomiast dwa. Po pierwsze, nie da się tego raz na zawsze wyłączyć. Czyli naciskacie jakiś guzik i po prostu do momentu, jak go nie włączycie jeszcze raz, to po prostu nie działa. Czyli nie krzyczy. Drugi problem jest taki, że o ile rozumiałbym, że na przykład mamy ograniczenie 50 i ktoś jedzie, nie wiem, 60, 70, to byłoby inaczej. Tylko ja to sprawdziłem aktualnie w trzech samochodach. Najpierw Ioniq 6, potem Honda ZR-V, którą aktualnie mam na testy. No i właśnie jadę Mazdą 3 model 24. I co ciekawe, w każdym z tych samochodów działa to troszkę inaczej. Natomiast generalnie zasada systemu ostrzegającego o przekroczeniu prędkości, bo ten jest najbardziej denerwujący, jest taka, że wcale nie musicie jechać na 50-60. Możecie jechać na 50-51. I sprawdziłem to w każdym z tych trzech samochodów i w każdym z tych trzech dokładnie tak się działo. Jakie były natomiast różnice? O ile w Ioniqu 6 to po prostu mega denerwowało. Naprawdę ciężko jeździ się tym samochodem, bo te wszystkie sygnały są na tyle głośne, na tyle inwazyjne, że co chwila Was coś rozprasza. Może też warto dodać, że Hyundai i tak sam w sobie, nawet zanim to weszło w życie, miał bardzo czułe systemy bezpieczeństwa, więc może to się troszkę nakłada. W Hondzie ZR-V jest lepiej, bo tam jest po prostu ciszej. Nawet jak włącza się jakiś dźwięk, no to przez to, że on nie jest tak natarczywy, to tak bardzo nie przeszkadza, no ale też oczywiście jest. Natomiast w Mazdzie jest z jednej strony gorzej, z drugiej lepiej, bo ta gorsza strona jest taka, że ta natarczywość jest bardzo duża. To jest po prostu wszystko głośne i mega wkurzające. Natomiast Mazda jako jedyna, przynajmniej z tych trzech samochodów, ma pewien przycisk, który jest po lewej stronie. I co prawda nie da się go wyłączyć raz na zawsze, czyli nacisnę i to już znika, dopóki go nie włączę, ale jednak dużo łatwiej nacisnąć mi jeden przycisk. Wsiadam do samochodu, naciskam przycisk i tego nie ma. Może też rozwinę. To jest przycisk, który po prostu wycisza sygnały dźwiękowe, nie tylko ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości, ale nie macie na przykład ostrzeżenia o pojeździe w martwym polu. Tylko dodam ostrzeżenia dźwiękowego, bo wizualne na lusterku cały czas jest. Jadę 51, jakby ktoś pytał. I właśnie się włączył ten sygnał. Ciężko jest jechać dokładnie tyle, ile można. No ale co zrobić? Teraz tak, czemu to się w ogóle zmieniło i o co dokładnie chodzi? Otóż ten nowy przepis, w skrócie GSR, takie może trochę odniesienie do Suzuki GSR, ale z prędkością to raczej nie ma nic wspólnego, a może ma. GSR, czyli General Safety Regulation, na nasze rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa pojazdów. Nie będę Wam oczywiście czytał w tej chwili z kartki całego aktu prawnego, bo nie o to chodzi, możecie sobie zobaczyć. Jeśli ktoś jest zainteresowany i sobie poszerzyć wiedzę, ja skupię się na tym wariancie praktycznym, tak jak to w sumie robię zawsze. To w dużym skrócie, czy może tak generalnie w uproszczeniu, ten akt wprowadza pewne obowiązkowe systemy bezpieczeństwa, które będą musiały być w samochodach. Dwie rzeczy. Samochodach, które uzyskały homologację po lipcu 2022 roku lub we wszystkich nowych samochodach sprzedawanych po lipcu 2024. Czyli realnie za niecały rok będzie to w każdym nowym samochodzie, który będzie wyjeżdżał z salonu. I teraz tak, bo tu jest parę aspektów. O ile dodanie pewnych systemów, takich jak monitorowanie zmęczenia kierowcy i cała masa innych, ja może będę je gdzieś tutaj wyświetlał,
jest spoko pod tym względem, że te samochody będą po prostu bezpieczniejsze. Tym samym my będziemy bezpieczniejsi. Ale pierwsze moje pytanie jest takie, nie wiem, ile będzie kosztowała Dacia Sandero, najtańsza podstawowa Dacia Sandero w przyszłym roku, która będzie to musiała wszystko mieć. Ale to może aspekt na inną pogadankę. Natomiast przynajmniej ten alert o przekraczaniu prędkości nawet o 1 km na godzinę, no jest trochę dziwny. Bo oczywiście inaczej jest, jak ktoś jeździ samochodem raz w tygodniu, wyjedzie na trasę, wrzuci sobie tempomat i spoko. Ale jak jeździsz w mieście, na przykład tak jak ja, co chwila zmieniają się ograniczenia prędkości, jakieś wąskie dróżki, jakieś remonty, wszystko jedno. I cały czas coś dzwoni. I dodając do tego to, że tego się nie da wyłączyć raz na zawsze, i na przykład nie macie takiego przycisku, to za każdym razem wsiadanie do samochodu i klikanie gdzieś ustawienia, pojazd, opcje, bezpieczeństwo, ograniczenia prędkości, jest takie sobie. I chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo to jest też ważne, żeby tylko nikt nie wciskał mi, że ja tutaj propaguję, nie wiem, łamanie przepisów, że o, wziął się, spłakał, bo nie będzie mógł jeździć 180 na 120. Ja po pierwsze tak nie jeżdżę, a po drugie zupełnie nie o to mi chodzi. Może powiem inaczej, chciałbym, żeby ktoś, kto chciałby mi coś takiego napisać, najpierw się takim samochodem, czy samochodem z tymi systemami, po prostu przejechał. I wtedy porozmawiamy. Bo tak jak powiedziałem przed chwilą, to jest moje zdanie, ale gdyby to działało w ten sposób, że przekraczasz prędkość nawet o te 10 i wtedy się to włącza, okej, ale jeden, trochę ta sytuacja jest inna. Także podkreślam jeszcze raz, nie chodzi mi o to, że nie będzie sobie można łamać przepisów spokojnie. Ja nic takiego nie powiedziałem. Sprawdźcie, przejedźcie się czymś takim i wtedy pogadamy. No i dobra, to w zasadzie tyle. Chciałem ten temat zasugerować, bo nie wiem, jakim sposobem ja sam to wszystko przeoczyłem. Jak jechałem Ionikiem, to ja o tym nie wiedziałem, ale widzę, że nie tylko mnie się coś takiego przydarzyło. Także właśnie dlatego chciałem nagrać ten film. No i może jak już jadę trójką, to jeszcze słowo na jej temat, bo naprawdę dostałem od Was bardzo dużo pytań o to auto. I właśnie dlatego je wziąłem. Za chwilę na dniach pojawi się odcinek na jej temat, także jeśli jesteście zainteresowani zmianami, jakie tutaj nastąpiły, i też manualem, bo ja do tej pory raczej miałem automaty, czy po prostu miałem automaty na testy, to śledźcie. A odpowiadając na zagwozdki osób, które na przykład ten samochód zamówiły, zastanawiają się co teraz, co dalej, no to mam dla Was chyba dwie złe wiadomości, jedną dobrą, tak jak powiedziałem wcześniej. Zła jest taka, tak, będziecie to mieć. Druga chyba zła jest taka, że możecie zamówić inny samochód, ale tam też będziecie to mieć. Więc to chyba nie jest rozwiązanie. Dobra natomiast jest taka, że Mazda jako jedyna z tych, którymi jeździłem, bo nie wiem, może ktoś to ma jeszcze, ale ma przycisk, którym można to, co dzieje się teraz, dezaktywować w dużo łatwiejszy sposób. Także dajcie znać, co Wy sądzicie na ten temat. Przede wszystkim kieruję to pytanie do osób, które takim samochodem jeździły. Jak Wam się jeździło? Co Wy na ten temat uważacie? I może też mieliście inne wrażenia niż ja, bo może w innych autach, w innych modelach jest to zrobione inaczej. Ja na razie jeździłem trzema, no i o nich opowiedziałem. Także czekam na Wasze opinie, pogadajmy sobie w komentarzach i co? Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.